wszędzie nas teraz atakują takim gównem z mediów. Nie wiem, te takie... chciałem powiedzieć gazety, ale to nie są gazety, to są takie nakładki na kibel. To jest Fakt i Super Ekspres, słuchajcie, to... Wiecie, jakie są autentyczne nagłówki z tych gazet i artykuły, o czym są? Nie śpię, bo trzymam kredens. I zauważcie, że pod tym się mało kto podpisuje. Tam czasami piszą jakieś pseudonimy, jakieś tam inicjały, ktoś napisze, jakiś autor, ale to nie jest tak, że... Słuchajcie, moment. Zobaczcie te napisy takie, wiecie, są, co są po, nie wiem, w tych wszystkich programach TVN-owskich czy polsatowskich na końcu. Patrzcie, jak one szybko lecą. Zrobiłem, zarobiłem, spierdalam. Nikt się do tego nie chce przyznać, naprawdę. Ludzi karmią gównem i nikt się nie chce przyznać. Moment, ej, spoko, ja rozumiem, trzeba zarabiać pieniądze. Każdy z nas musi zarabiać pieniądze, jasne. Ale jak już karmisz ludzi gównem, to się chociaż do tego przyznaj. Chciałbym normalnie sobie kiedyś stać na przystanku, patrzeć, o, to ten, co karmi ludzi gównem, zobacz, o, ten. I mam taką propozycję, żeby tych wszystkich redaktorów, tych dziwnych programów, gazet i tak dalej, ich na maksa tak golić na łyso, spokojnie, golić na łyso, malować taką czerwoną, niezmywalną farbą i tak samo znakować pedofilów. Niech się ludzie zastanawiają.